koło jego buteleczki i tak dalej. Proszę pani, ulica Szkolna, Pętla, Starosielczy i tak dalej. Przyjedziecie, zabierzecie tego człowieka? Dobra, dziękuję. Czemu nie dałeś mi dla mnie słuchawki? Masz swój telefon. To co, czekamy razem? Ja nie muszę czekać. Nie, czekamy razem. Nie. Ale dlaczego, co, się boisz? Nie, ja się nie boję. Ja chcę, żeby ciebie zabrali też. Tak? A ty pojedziesz, człowieku, do podpalenia hali. Ty się puknij w głowę, człowieku. Tak. Puknij się ty w łeb, durny. Sam się puknisz się. Puknij się w ten łeb. Tak. Puknij się, póki jeszcze dasz radę. Siedzimy twardo. A kto wam przyjechał? Nie wiem, kto go przywiózł. No, widzieliście akcję, teraz widzieliście numer. No to małaty tutaj. Puknąć się trzeba w głowę. Siedzimy twardo. Ja nie uciekam, to się trzeźwy. No. Zaraz piwo wypiję zaraz i... Ja pierdolę, ale kurwa... Już nie... Już... Słuchajcie widzowie! Słuchajcie widzowie! Mariusz, wypowiedz się na ten temat. Jak widzieliście, słyszeliście... Tylko się nie rugaj. Zadzwonił na mnie policję. No mają przyjechać mnie zabrać i usunąć, bo mi w krzakach nie pozwala spać, że tu nie mam prawa siedzieć. Tak jak słyszeliście. Co na ten temat sądzisz? Jest chory człowiek, do psychiatryka. Zamknąć go. Więcej powiedz na, coś na ten temat. Bo ludzie... słów, ja będę czekać, aż przyjadą. Ja też, czekamy. Czekamy jak przyjadą. Czekamy, będziemy czekać twardo, tak Mariusz? Tak jest. Mario, nie damy się? Nie. Dla kurwy? Nie. Nie damy się dla kurwy? Nie. Nie. No i bardzo dobrze. Dziękujemy za wypowiedź, Mario. Będą następne filmy? Będą. Nie daruję dla niego, nie daruję. Obiecuję to wam, że pożałuję to, co zrobił. Pożałuję. Kawał gnoja. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Brak mi słów, szczerze mówiąc. Na razie, widzowie, jutro będziemy nagrywać coś z Mario i ja też sam nagram coś. Także pozdrawiamy, czekamy właśnie na policję. Na pewno to coś nagram. No, siemanko.